No siemanko, sam Mateusz z tej strony, dawno mnie tu nie było na kanale. Postanowiłem znowu coś tutaj dla was ponagrywać. Wcześniej też dostałem takie pytanie, bo zrobiłem na Instagramie ankietę z pytaniami. I też jedna osoba się mnie zapytała, czy planuję wrócić na YouTube. No jak widzicie, planuję. Nie wiem jeszcze w jakiej to formie będą te filmy. Ale no coś tam planuję. Planuję wrócić. Także no zobaczymy jak to wszystko tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że będę miał na tyle czasu, żeby jeszcze coś tutaj ponagrywać. Ale tymczasem ja się zbieram do domu, bo jak widzicie, jestem w firmowych ciuchach. Także jadę na chwilę do domu na szybką szamkę i uciekam na następny obiekt. O tym jak pracuję, gdzie pracuję, w jakim systemie i w ogóle, to myślę, że zrobię osobny film na ten temat. Ogólnie, znaczy, nie będę mówił konkretnej firmy, w jakiej pracuję, bo to raczej jest tam bardziej moja prywatna sprawa. Ale ogólnie wam powiem, w jakiej branży pracuję, co i jak. Zresztą ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, to dzisiaj w tych dzisiejszych relacjach mogą się po prostu domyślić, gdzie pracuję. Oho, Boże, teraz ale by było jeszcze. No, masakra. Ile temu by było zderzenie tu na parkingu, ale dobra. Ja jeszcze muszę tutaj zakończyć wizytę. Moją specjalną jeszcze aplikację w telefonie. Także muszę tutaj zakończyć wizytę. Cyk, dobra. Druga wizyta się zaczyna od 14 mniej więcej. Także zobaczymy, jak to też się tutaj ułoży. Dobra. Ok, wizyta zakończona. Możemy, znaczy w sumie to ja mogę palić. Mogę palić furę i uciekam. Uciekam właśnie na szybką szamkę do domu. I na szybką szamkę i będę spadać na następny obiekt. Dzisiaj jeszcze mają przyjść do mnie dwie paczki. A propos paczki, muszę zobaczyć jak to tutaj jest wydane do doręczenia. Także myślę, że dzisiaj będą. Także zrobimy sobie jeszcze szybki unboxing. Znaczy w sensie szybki unboxing, nie będę się tam rozczulał co i jak, tylko po prostu na szybko wam pokażę co zamówiłem. I myślę, że wyjdzie w miarę ok. W miarę ok tutaj materiał. Dobra. To co? Ja się zawijam na chatę. I słyszymy się i widzimy troszeczkę później. Ja tu się muszę teraz skupić, bo trochę klientów się tutaj kręci. Żeby za chwilę tu któryś nie wylazł pod koła. Za chwilę będzie problem. Dobra, także co? Widzimy się później. Myślę, że przy tym całym rozpakowaniu tych moich paczek. Dobra, także ja jestem po jedzeniu, najadłem się. Swoją drogą strasznie gorąco się zrobiło. Znaczy gorąco, no ciepło jest na dworze, że sobie muszę zmniejszyć temperaturę. Sobie taki soczek wziąłem. To jest soczek pomidorowy z Pudliszek, bardzo dobry. Dobra, że to mam. Że co? Lecimy na następny obiekt. Ciąg dalszy pracy. Także do zobaczenia później. No i tym sposobem zrobiła się 19. 19. Miałem być do 18, no ale niestety się przedłużyło. Trudny klient się znalazł. I niestety tak się niestety czasami dzieje, tak to jest w handlu. Także co? Aha, jeszcze miałem sprawdzić, czy
Moje paczki są do odebrania. Tak jest, są do odebrania. Widać? Widać. Są do odebrania, także jedziemy odebrać paczki. Zmykam do domu i co? I zrobimy sobie też szybkie rozpakowanie. Także co? Widzimy się w domu. Dobra, pierwsza jest. Tutaj jest pierwsza. Zamykamy. Dobra, teraz otwieramy drugą. I jest otwarta. Siemaneczko, witam kolejnego dnia. I jak widzicie, ja się znajduję znowu w samochodzie. Pogoda się zrobiła straszna. Zrobiła się bardzo straszna ta pogoda, bo pada. Dobra. Także co? Tak jak na początku tego vloga, lecę na chwilę do domu, się najeść i spadam na drugi obiekt. I później wam jeszcze coś powiem na temat tego obiektywu, który przyszedł. Nagrałem te całe rozpakowanie, ale nie będę tego tutaj wrzucać, ale to wszystko wam powiem troszeczkę później, bo jest pewna historia o tym, że o tym porozmawiamy sobie później. Tymczasem ja uciekam na obiadek. Dobra, jestem po pracy. Pogoda brzydka jak cholera, cały czas pada. Dzisiaj mi się udało normalnie, w miarę normalnie skończyć. Jeszcze do dziadka musiałem silikon kupić, sanitarny. I jadę teraz zawieźć ten mój obiektyw, który 2 dni temu go wyciągałem. Jest taka puszka, takie pudełko. Jadę to zawieźć i później pojadę jeszcze odebrać jeszcze jedną paczkę do tego mikrofonu, który miało być, ale z racji tego, że ten mikrofon będzie na wymianę, zamówiłem sobie filtr na ten obiektyw, bo z Soniacza te obiektywy są delikatnie za duże, bo tam jest bodajże 72, a tutaj musi być 67 albo 70 tam było, jakoś tak, już nie pamiętam, ale w każdym razie delikatnie za duże były i musiałem po prostu sobie zamówić. To on dużo nie kosztował, chyba z 20 zł razem z przesyłką, także to jeszcze nie majątek. Także co, jadę zawieźć ten obiektyw do zwrotu i po tą paczkę i do domu. Dobra, paczka oddana, więc teraz lecimy po drugą paczkę. Wezmę, podjadę samochodem, to jest praktycznie koło mojego domu, gdzie mieszkam, bo to też będzie z paczkomatu, ale jest tak brzydka pogoda, że stwierdziłem, że wezmę, podjadę tam samochodem. Tyle, już w robocie się dosyć nalatałem po dworze. Muszę się na magazyn z powrotem, ciągle magazyn z powrotem. Także ja już dzisiaj swoje przemoknąłem. Nawet nie wiem, jak to się wymawia. Dobra, tu jeszcze jest kawałek do pasów. Dobra. No, także co? Widzimy się
Myślę, że już w domu, już nie będę wam tutaj ciągle nagrywać ciągle z samochodu, nie? Dobra, dzień trzeci. Wczoraj wieczorem już mi się nie udało tego nagrać. Ale dobra, tutaj mam paragon, który zamówiłem. Tak on wygląda. Tak to wygląda po otwarciu. Swoją drogą fajne te pudełko. Będę sobie je używać na pewno do tego filtra. Raz dzięki za oglądanie. Łapeczkę w górę zostaw. Subika na kanale. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.